Salon samochodowy Szalone Kółka sprzedaje dwa rodzaje pojazdów samochody i motocykle. W zeszłym tygodniu każdy sprzedawca samochodów sprzedał 5 samochodów, każdy sprzedawca motocykli sprzedał 2 motocykle, a w sumie wszyscy sprzedawcy sprzedali 260 pojazdów. W tym tygodniu każdy sprzedawca samochodów sprzedał 15 samochodów, każdy sprzedawca motocykli sprzedał 6 motocykli, a wszyscy sprzedawcy w sumie sprzedali 780 pojazdów. Ilu sprzedawców samochodów i ilu sprzedawców motocykli pracuje w salonie w szalone kółka? Jak zwykle zachęcam, zatrzymaj odtwarzanie filmu, spróbuj samodzielnie zastanowić się nad tym zadaniem i może nawet je rozwiązać. No jak ja je rozwiążę? No zacznę od wprowadzenia pewnych oznaczeń. Powiedzmy, że S to będzie liczba, to będzie liczba sprzedawców samochodów. S, jak samochody. Liczba sprzedawców samochodów. No a liczbę sprzedawców motocykli oznaczę sobie jako M. Czyli M to będzie liczba sprzedawców motocykli. No i co my tutaj wiemy? Mamy podane informacje o sprzedaży w jednym tygodniu i w drugim tygodniu. Tutaj miało być motocykli. No to możemy napisać dwa równania dla każdego tygodnia oddzielnie. Czyli będziemy mieli tak... Pierwszy tydzień, czyli to będzie ten poprzedni. No i co jest napisane w treści zadania na temat pierwszego tygodnia. No, wiemy, że każdy sprzedawca samochodów sprzedał 5 samochodów, czyli ile samochodów zostało sprzedane? No zostało sprzedane 5S samochodów, dlatego że S to jest liczba sprzedawców, każdy sprzedał 5 samochodów, 5 S samochodów sprzedali w tym poprzednim tygodniu. No a ile sprzedali motocykli w poprzednim tygodniu? Każdy sprzedawca motocykli sprzedał dwa motocykle, czyli liczbę sprzedawców motocykli M musimy pomnożyć przez dwa, bo każdy sprzedał dwa, czyli dodać 2 M. Tyle motocykli zostało sprzedane w pierwszym tygodniu. No i w sumie ta sprzedaż wiemy, że wynosiła 260 pojazdów w pierwszym tygodniu, czyli w pierwszym tygodniu sprzedano 260 pojazdów, z czego było 5S samochodów i 2M motocykli. Dobrze, a co było w drugim tygodniu? Drugi tydzień. W drugim tygodniu wiemy, że każdy sprzedawca samochodów sprzedał 15 samochodów. Czyli mamy 15 samochodów razy liczba sprzedawców razy S. 15S samochodów sprzedanych. Ile mamy motocykli? Każdy sprzedawca motocykli sprzedał 6 motocykli. Czyli 6 motocykli razy liczba sprzedawców motocykli razy M, 6M sprzedanych motocykli. No i wiemy, że tym razem w sumie sprzedali 780 pojazdów. Czyli tutaj mamy w sumie 780 sprzedanych pojazdów w drugim tygodniu, z czego było 15 S samochodów i 6 M motocykli. No i teraz możemy spróbować rozwiązać ten układ równań, po to, żeby znaleźć. Niewiadome S i M, czyli liczbę sprzedawców samochodów, liczbę sprzedawców motocykli. No to jak to można zrobić? No możemy na przykład pierwsze równanie pomnożyć obie strony pierwszego równania przez minus 3. I tak ja to zrobię. Czyli pomnożę to pierwsze równanie przez obie strony przez minus 3. A po co? No po to, żeby tutaj później dodać je do drugiego stronami. No jak będę tutaj miał minus 3 razy 5 to będzie minus 15, a tu będzie 15, czyli to się odejmie. Ja może napiszę to równanie tutaj pod spodem, po pomnożeniu przez minus 3. No i co mi wyjdzie? Tutaj będę miał minus 15s. Tak, dobrałem właśnie to minus 3, żeby to jest minus 15. Wtedy 15, wręcz 15. Po dodaniu stronami się to zredukuje i nie będę miał s już w tym równaniu. Dobrze, musimy te pozostałe tutaj współczynniki też pomnożyć przez minus 3. 2 razy minus 3 to będzie minus 6.

Od 6 odjąć 6m to też będzie 0. 780 odjąć 780 dostanę 0 równa się 0. Po dodaniu stronami tych, tych dwóch równań, które tutaj mam, podpisane jedno po drugim, dostaję 0 równa się 0. To co to oznacza? To oznacza, że te dwa równania, które tutaj napisałem dla pierwszego tygodnia i dla drugiego tygodnia, tak naprawdę. Każde z nich niesie dokładnie tę samą informację, no bo widać, że po pomnożeniu tego pierwszego przez 3 dostaje to drugie po prostu. Więc widzę, że widać, że jeżeli tylko wezmę jakąś parę liczb S i M, które spełniają to pierwsze równanie, to automatycznie od razu spełnione będzie również to drugie równanie. Czyli mam tutaj za mało informacji, żeby obliczyć dokładną wartość parametru S i M. No bo mogę wziąć jakikolwiek S, Wstawić do pierwszego równania, wyliczyć m, czyli dla każdego s mogę znaleźć jakieś m, które spełnia to jedno równanie, a to drugie już będzie wtedy automatycznie spełnione, no bo tutaj nam wyszło, że po podjęciu ich stronami dostaniemy 0, równa się 0. Te równania są od siebie zależne, czyli ten układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań. Czyli tutaj mamy nieskończenie wiele rozwiązań. Nieskończenie wiele rozwiązań. To nie oznacza, że Dowolna para liczb S i M spełnia ten układ równań, no bo tutaj mamy pewne ograniczenie, że 5S dodać 2M równa się 260. Ale wystarczy, że para spełnia te, to jedno równanie i ono już jest rozwiązaniem tego układu równań. Mamy tutaj po prostu nieskończenie wiele rozwiązań. Każda para S i M spełniająca to pierwsze równanie jest dobrym rozwiązaniem. Czyli inaczej mówiąc, tutaj mamy za mało informacji. Mamy za mało informacji żeby znaleźć dokładne wartości liczb S i M. Za mało informacji nam podano, bo okazuje się, że te informacje podane dla jednego tygodnia i dla drugiego tygodnia tak naprawdę są tą samą informacją, dwa razy tą samą informacją podaną.